Halo, witam serdecznie. Trzeci odcinek serii DLC do Diablo 4. W dzisiejszym materiale prawdopodobnie rozpoczniemy zupełnie nową Ukrainę. Jestem bowiem przy takiej oto lokacji i mam dostęp na zupełnie nowe tereny, czyli tak zwany Nahantu. Więc zobaczmy, krawędź mostu. Mogę już się przedostać. Są i cutscenki. No, to w tym miejscu bohaterka uciekała za pomocą łódki. Mimo że nie stronisz od mroku, w oczach katedry dokonałaś wielu szlachetnych czynów. Rozumiem, dlaczego Pradia tak długo cię tolerowała. Jeśli jednak Kościół ma przetrwać, musi bezwzględnie przestrzegać zasad. Reguły dotyczą wszystkich, albo nikogo. Tylko w ten sposób można budować zaufanie. Heretyczka Meirela uniknęła boskiego osądu. Dzierżąc ten sam kamień dusz, który ukradła naszym pobratyńcom, umierającym w piekle. Gdzie jest ta dziewucha? Nie widzę powodu, by pomagać ci w poszukiwaniach, rycerzu. Ile żyć poświęcisz, by odnaleźć Neyrelę? Czy jej życie jest warte więcej niż jego? Ty, Dranu, Miliri Lembi, tu sud, tu kuda marw solani, a krat cirs tutam, mili dubis i szit, Miliri Lembi. Wszystkich bez wyjątków. Wypalcie mrok! No i tyle. Teraz trzeba będzie nową postać tworzyć. Widziałem własne zwłoki, a z moich ust wypełzła nienawiść. Ojciec spalił na stosie własne dzieci, a z ich popiołów matka ukształtowała coś. Sobi stali się silni jak stado owiec, które poluje na wilki. Krwawe łzy spadały na klejnot pustyni, a droga do piekła rozdarła się na dwoje. Wtedy nadeszła włócznia światłości przyszywająca serce nienawiści, a ten, który był spętany łańcuchami, odzyskał wolność. Przepowiednia Ratm. Tak.
który uratował ci życie. Mów mi Eru. Eru, dziękuję, ale dlaczego... Dlaczego mnie ocaliłeś? Nie mogłem ci pozwolić gnić w rzece. Ryby by się pochorowały. Co cię sprowadza do Nahantu? Szukam mojej przyjaciółki, Neyreli. Jest tu gdzieś z więźniem. Niebezpiecznym więźniem. Muszę się upewnić, że nic jej nie jest. A więc powinniśmy jej poszukać. Okej, mamy misję. Przy okazji pierwsze tereny. Co mi się stało? Trzęsą mi się ręce. Nie mam pojęcia. Woda po prostu wyrzuciła cię na brzeg. A jeśli chodzi o twoje ręce, straciłaś sporo krwi. Rzeka całkowicie zmieniła kolor. No, nie spodziewałem się, że przetrwam. Jak mnie uratowałeś? Przywróciłeś mnie z martwych? Umierałaś. Nie byłaś martwa. Dałem ci jedynie potrzebnego kopa. Byłem zaskoczony, że w ogóle zadziałało. Myślałem, że się spóźniłem. To dosyć podejrzane. Chcesz mi pomóc tak po prostu? Jesteśmy w Nahantu. Tutaj każdy, kto potrzebuje pomocy, ją otrzyma. Chyba, że odmawiasz. Dobrze. Przeszukajmy zatem rzekę. Musi być w niej jakiś ślad po twojej przyjaciółce. No dobra, chodźmy za bohaterem. Jeszcze później zrobię eksplorację świata bardziej szczegółową. Kawałki żelaza, okej. O, przeciwnicy. No to Nahantu nie jest takie proste jednak. Od razu mamy jakiś, nie wiem, myśliwych, czy jak ich nazwać. Ja tak łatwo. Jakieś negatywnie nastawione plemiona, z kim ja się w ogóle pojedynkuję. Myślę, że może z jakimiś, nie wiem, będę zwierzakami walczył, ale nie, to jakaś hardkorowa walka od razu. Skończyła mi się energia. Jeszcze bez przerwy jakieś trucizny otrzymuję. Chwila, moment. Trzeba uważać, prawie zginąłem. No tu będzie największy kłopot. Jeszcze ktoś nam pomaga, ale w sumie nawet nie wiem kto. A może to ten wojownik z poprzedniej misji również został wskrzeszony. Więc się przekonamy. Potrzebuję więcej czasu. No, walka trochę bolała. Ty żyjesz, ale twoje ramię? Straciłem tylko ramię, ale ciebie przebito mieczem i wrzucono do wody. Jak udało ci się przeżyć? Nie udałoby się jej beze mnie. Eru mnie uratował. Być może tobie też pomoże. Nieważne, jak dobrze się mną zajmiesz, nie odzyskam ramienia. Ale rum złagodzi trochę ból. Obawiam się, że na taką ranę nie pomoże sam kieliszek.
Racja. Przydałoby się jeszcze miejsce, w którym mógłbym się nim w spokoju delektować. A znam takie jedno, na południowy wschód stąd. To już byłeś w Nahantu? Nie mogę nieść nic więcej. Muszę jakieś materiały wywalić, chwila, moment. Upuść. Dobra, te nielegendarne. Rzeszy, mam jakieś lepsze itemy, bo to legendarne trochę więcej kosztują, to bym potem sprzedał w wolnej chwili. To wszystko jest w sumie do sprzedaży. Na stan obecny się chyba nie przyda. Relikt. Na czerwono jakoś zaznaczone. No chyba nie da rady tego wyposażyć jakoś super efektywnie. No trudno. W takim razie, nie wiem, co to będzie, jakieś miasto czy jak? Nie wydaje mi się. O, są nowi wrogowie. No w sumie takich przeciwników się spodziewałem. Jakieś węże, tygrysów. Że przed chwilą miałem bandę wojowników, to nawet w sumie nie wiem od kogo. Może ta inkwizycja mi jakkolwiek odnalazła. Dalej mnie poszukują. Kto wie. To misje i tak są raczej dosyć proste, ponieważ mamy dwóch sojuszników. Za jakiś czas przy misjach pobocznych zobaczymy prawdziwy poziom trudności. Tędy może być. O, kto tym razem? A, muszę tych mniejszych załatwić, dopiero wtedy bossa zaatakujemy jakkolwiek. Zwęglony kat. Co my jeszcze mamy? Pędy nienawiści wiją się i pulsują wokół tej podniszczonej kamiennej kapliczki. Może da się jakoś przepędzić spoczenie. Teraz. Co ja zyskałem? Anioł w Królestwie Niebios i demony w płonących piekłach mają pewną cechę wspólną. Nie potrafią odnaleźć światłości. Tylko ludzie mają tę moc. Zefeta, dedykantka Akarata. Coś jeszcze zyskałem w sumie, ale nie wiem co, jakieś tam bonusy. Nowego rodzaju. Też nie zdążyłem przeczytać do końca. No i dobra, jesteśmy chyba w odpowiedniej lokacji. Zamknięte. Oczywiście, że zamknęli. No i co teraz? Co masz na myśli? Starzy znajomi. Sprytniejsi niż trzeba. W cesarskich ruinach tego typu zawsze budowano sekretne tunele. Na pewno można dostać się do środka inną drogą. To prawda. Jednak trzeba będzie się trochę wysilić. Nie martw się, dam radę. Chodźmy tam w dół. Może będzie jeszcze jakieś miasto ukryte w przyszłości, w sumie nie wiem. No i teraz na bardziej mroczne tereny, gdzie ja się udaję? Jakieś katakumby, czy o co chodzi?
Wow. Jeszcze banda wrogów. Muszę sobie samemu raić. Ale fajny design wrogów. Dobra, tyle. Zobaczmy misję. Czy to wejście? O tak, ale miej się na baczności. Nie wiadomo, co się tu zalęgło. Upadek w ciemność. Taka misja. Są jakieś dungeony. To też chyba jakiś nowy rodzaj przeciwnika, nie kojarzę. Meduzy, czy jak się one nazywają? Jakoś inaczej, nie pamiętam. No, wrogowie nie są jacyś super mocni. Nangari. Ale bardzo fajny design lokacji, takie bardziej, nie wiem, azteckie może klimaty starodawne. Nie przypominam sobie aż takich dungeonów w podobnym klimacie. W podstawce to się jednak trochę wyróżniają. Ale jaka ilość szczegółów, patrzcie tylko na te ściany, detale. No, fajna sprawa. Jak na grę w widoku jeszcze izometrycznym. Uran, jakiś wielkolud, co jest? No teraz już zostali zablokowani w jednym przejściu. Uran! Nie kojarzę wszystkich umiejętności. Potrzebuję więcej energii. Bez przerwy trucizna. Chwila, moment. Kto tak atakuje? Główna misja. O, jest przeciwnik. A nie, to nawet nie jest miniboss w sumie. Zwyczajny wróg. Mam dość energii. To jest jakiś specjalny, na plecach mag ma dodatkowe stany. Wiem, że jesteś uzdrowicielem. Tak, ale nie tylko. Przede wszystkim służę duchom. Tak, tak. Często wchodzą do tyle przemocy? Tylko jeśli w grę wchodzą warte do ochrony. Myślę, że będziemy dobrze się dogadywać. Coś jeszcze chyba wypadło z wroga, rzeczywiście. Jakieś dodatkowe łuki. Może będą miały niektóre lepsze statystyki. Z
sumie nie sprawdzam od dłuższej pory, co my tu mamy. Do wywalenia raczej. Takie staty przeciętne. Dobra, lepszy łuk. Okej, to wywalam. Jakoś się ulepszamy powoli. O! Wspaniale. A reszta raczej do wywalenia. O, gdybym mógł jeszcze do schowka jakoś te wszystkie przedmioty znalezione oddawać, to bym miał ich chyba, nie wiem, kilka tysięcy. No i pytanie, w którą stronę główna historia wiedzie? To mogą być jednak losowo generowane regiony, znając życie. Różnie w sumie bywało. Niektóre jakieś najważniejsze dungeony były w sumie zawsze takie same, ale inne to już, nie wiem, zależy od misji. Wow! Jeszcze się potrafił nawet sufity zawalać na nasze głowy. To niedobrze. Trzeba mieć palec na daszowaniu. O, jeszcze szkielety. Najbardziej standardowy wróg w rozgrywkach chyba fantazy. W którą stronę główna historia prowadzi? Mamy różne rozgałęzienia. Wiadomo. Nasze kolce. No właśnie, też takie były. Już zapomniałem totalnie. Z podstawki. Dobra, zbierzmy może większą ilość wrogów i teraz, o, wszystkie umiejętności. Wyjdzie prędzej. Raczej jeszcze nie umieramy, nie tak prędko. Można zaryzykować z większą ilością przeciwników. Chyba zrobimy jakieś kółko na poprzedni teren, z tego co widzę. To mówiąc szczerze, chyba jeden z większych dungeonów. Rzadko aż takie ogromne można spotkać. I w sumie końca nie widać, w którą stronę byłaby główna historia. No to sobie przekspimy. Zaraz kolejny poziom. A jest chyba jakiś zapis, kapliczka. O, dobra.
Nie, to jest raczej przedstawienie, że w tą stronę byłaby główna historia. Może warto było się jeszcze wrócić na chwilę? To by chyba bardziej tereny poboczne. Zresztą mogę się chyba jakkolwiek wrócić, spróbujmy. Tędy? To jeszcze sami wrogowie mogą w sumie wpaść w kolce. Będę rad to wykorzystać. W sumie w ograniczonej wartości, ale zawsze. Dobra, zobaczmy jeszcze tędy komnaty następne. Może będzie warto sprawdzić okolice. Nie, w sumie wiele nie ma. Potrzebuję więcej czasu. A to już jakaś wielka kusza. Pamiętam z podstawki, to całkiem mocne obrażenia zadawało. Trzeba uważać na podobnych wrogów. Dobra, Hatela. Zobaczmy główną historię jednak. A nie, coś mi już ominęło, chwila, moment. No to jest jednak wielki labirynt, można się zgubić. A co jest to przejście? A też nic super wartościowego. Dobra, zbieram wszystkich wrogów i zaraz idę dalej. No w sumie może warto było nawet wyższy poziom trudności jednak doładować. Bo te walki łatwo jednak wychodzą. Chociaż w sumie nawet nie wiem, na jakim jestem obecnie. No normalnym. Ale żeby to zmienić, to chyba muszę być w mieście, jeżeli dobrze pamiętam. Może się jeszcze jakkolwiek zamienię. No nie jestem jednak specjalistą, jeżeli chodzi o podobne rozgrywki, ale może jeszcze zaryzykuję później. No dobra, chyba została nam tylko i wyłącznie walka z bossem, z tego co widzę. A przy okazji ulepszanie postaci, dałoby radę. Okej. Okay. Tyle. No to czeka nas pojedynek. Kto to będzie? To nie ma jakoś super wiele życia. Chociaż obrażenia całkiem solidne. Lepiej nie ryzykować. Może będzie jakaś kolejna faza. Skończyłam się energią. Tyle? Ile materiałów? Sztylet. Coś tu muszę powywalać.
Plus 16? Nie, nie mogę tego w ogóle nosić. A coś jeszcze zyskałem wartościowego. Plus 115, zaraz, zaraz. To są jakieś epickie staty. Patrzcie na to, plus 3, okej, dobra. I mamy jakąś ważną kwestię. Aha! Zostawili linę. Zawsze im powtarzałem, że trzeba mieć plan awaryjny. Czyż to nie wspaniałe, gdy ludzie słuchają, co się do nich mówi? No to idziemy do kryjówki. Nie pamiętam, żeby rosło tu tyle mochu. Kiedyś schroniłem się tu przed monsunem. Ja też. I to nie jeden raz. Nada się idealnie. Nie wracasz do Gekul? Przyjaciółko, nie mogę tego zrobić. Rycerze znają już moje imię. Lepiej trzymać ich tutaj, a nie w mieście, gdzie mogliby ścigać moją córkę lub jej ojca. To nie ty jesteś ojcem swojej córki? Faira jest bezpieczna gdziekolwiek się znajduje. Owszem, ona powie ci, że jestem jej tatą. W każdym razie chodzi mi o to, że bardziej przydam się tutaj niż w mieście. Chcę ci coś pokazać. Przejdźmy się, przyjaciółko. Odregluję główne wejście. Lata temu kierowałem stąd kompanią najemniczą. Bladą dłonią. Wtedy miałem mniej do stracenia. Ale teraz jestem zmuszony do walki. Sądzę, że bardziej przydam ci się jako najemnik, tak zwany tarczownik do wynajęcia, niż kowal. Choć jest szansa, że będę służył za obydwu. A moje imię nadal coś znaczy. Inni najemnicy będą bardziej skorzy do powrotu, jeśli tu zostanę. A ich pomoc ci się przyda, przyjaciółko. Nie pożałujesz, jeśli skorzystasz z usług bladej dłoni. A czym było dla ciebie to miejsce? Domem, siedzibą i magazynem w jednym. Kiedyś służyło naszej bandzie ekscentryków. Bladej dłoni nie było stać na nic lepszego. Ludzie, którzy nas potrzebowali, zwykle nie posiadali zbyt dużego majątku. Zwaliśmy je kryjówką. Nie przypuszczałem, że kiedykolwiek tu wrócę, do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Ale gdy tylko będziesz potrzebować naszych usług, przyjaciółko, najemnicy bladej dłoni przyjdą ci z pomocą. A co z twoją rodziną? Na razie Faira pozostanie w dobrych rękach ze swoim ojcem. Należał kiedyś do bladej dłoni i rozumie, co musimy zrobić z Loratem. To nie pierwszy raz, gdy zostawiam przez to dom. Przyprowadzi ją tu, gdy już będzie bezpiecznie. Faira nauczyła się wykuwać ostrza, ale jeszcze nie potrafi współpracować z tymi, którzy je dzierżą. Gdy się więc tu zadomowię, nadejdzie czas na kolejny etap jej szkolenia. Wolałbym, żeby tak nie było, ale w takim właśnie świecie przyjdzie jej żyć. Dobra, to będzie chyba jakaś nowa misja? Dobra, może jeszcze nie będę jej rozpoczynał. Co jeszcze mogę zrobić? Prawie pełna. To jest skrytka. Nie, raczej wiele nie zrobię. A mamy te szafiry do ulepszeń. Jakoś może później jeszcze pozamieniam. Coś więcej jeszcze będzie w kryjówce? Chyba nie. Dobra, w tym miejscu zakończę odcinek. W kolejnym materiale postaram się wykonać następną misję główną, więc jeżeli was to interesuje, to polecam zostawić lajka, subskrypcję. I w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Jutra.